Świetnie. Pewnie zastanawiacie się teraz, co robicie tutaj tylko we dwie, co? Już wam tłumaczę. To trening specjalny. Hm? Jak to, ale to znaczy, że reszta drużyny nie będzie z nami dzisiaj jeździć? Nie, nie, nie. Dziś nie. Dzisiaj będziecie jeździć tylko wy dwie. To wasz, osobisty pojedynek. Bo wy dwie jesteście jak dwa bieguny, hm? Ale to wcale nie znaczy, że nie możecie zgrać się na wrotkowisku. Wręcz przeciwnie. Jeśli uda wam się porozumieć, możecie stworzyć razem wspaniały duet. Nie? Jakoś nie rozumiem, co ma pani na myśli. Słuchaj, jedna ma to, czego druga potrzebuje. Luna, jesteś wodą, powietrzem. Ty jeździsz z miłością, z uczuciem, wręcz płyniesz po wrotkowisku, ale brak ci skupienia, techniki. Z kolei ty, Ambar, jesteś ogniem, ziemią. To czysta koncentracja, technika, strategia, ale brakuje ci duszy, jazdy z sercem. Dlatego tak się pani cieszyła, gdy odeszłam z drużyny, co? Nie. Nie, ale dobrze, że odeszłaś, bo wtedy obchodziło cię wyłącznie bycie główną wrotkarką. Nie czujesz więzi z drużyną i właśnie tego mogłabyś nauczyć się od Luny. Z kolei Lunie bardzo przydałoby się skupienie Ambar. Jeżeli uda wam się nauczyć czegoś od siebie nawzajem, zajdziecie bardzo daleko. Nie, chwila, moment, bo jak miałybyśmy to zrobić? Ciężką pracą, treningami, ale zacznijmy od bardzo prostego ćwiczenia. Będziecie jeździć razem. Jedna z was będzie naśladować ruchy tej drugiej, jakby była jej odbiciem w lustrze. Pierwsza pojedzie Ambar. Luna, a ty spróbujesz naśladować ruchy Ambar najlepiej, jak potrafisz. Hm? Dobrze?